Proszę jedno pytanie na redakcję. Telewizja TVN. Panie ministrze, kiedy należy spodziewać się pierwszych efektów w sprawie śledztwa w sprawie NCBR i czy dymisja Jacka Żalka zamyka sprawę, pana zdaniem? Może ktoś z państwa miałby na przykład pytanie dotyczące tematu konferencji, choćby z racji miejsca. Myślę, że temat jest naprawdę po stokroć ważniejszy niż to pytanie, które pani redaktor była uprzejma skierować. Czy może są w tej sprawie jakieś pytania? Zwróćcie państwo uwagę, są z nami dzisiaj górnicy ze Związku Zawodowego Odkrywka. Myślę. Ubolewam w takim razie, że tych pytań nie ma. Drodzy państwo, mam nadzieję jednak, że zechcecie jednak poświęcić tej tematyce wiele uwagi, bo to również was osobiście, każdego z was tu obecnych, mówię o mediach, będzie dotykać. Ceny prądu to jest coś, co dotyczy wszystkich, też i świata mediów, też i ludzi pracujących w mediach, a te ceny prądu gwałtownie rosną. Rosną z tego powodu, że odchodzimy od węgla, od energetyki węglowej, przyjmujemy haracz w postaci podatku europejskiego, Unii Europejskiej, od produkcji najtańszego prądu, jaki w Polsce możemy mieć, właśnie z węgla brunatnego, też w jakiej mierze z węgla kamiennego. Więc temat jest wart refleksji, bo przecież ceny energii, ceny prądu rzutują na całą gospodarkę i na bogactwo bądź ubóstwo każdego z Polaków. Przechodząc do pytania, które pani była uprzejma zadać, niezwłocznie, kiedy sprawa została upubliczniona, wydałem polecenie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Jest intensywnie prowadzone postępowanie karne. Prowadzą je prokuratorzy, więc proszę nie wymagać ode mnie, abym w tej chwili komentował te czynności. Nie uczestniczę bezpośrednio w czynnościach dowodowych, ale nie ulega wątpliwości, że jest to śledztwo prowadzone z dużą dynamiką. I w momencie, kiedy prokuratorzy ocenią, że zebrany materiał dowodowy daje podstawy do wyciągnięcia dalej idących wniosków, wówczas przedstawią je w formie procesowej, ale proszę pytania w tej sprawie kierować już bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która nadzoruje bezpośrednio to postępowanie. Dziękuję pani.